Zajebiste tło, co nie? Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to ostatni film tego typu i nie chciałbym dalej kontynuować tego tematu, bo wtedy mój kanał po prostu cały czas krąży wokół tego, a jest jeszcze wiele różnych tematów, które można byłoby sobie fajnie obgadać w moim stylu, więc tak, jest to ostatni film, ponieważ w ostatnim materiale, który miałem nadzieję będzie tym ostatnim, pojawiły się pewne zarzuty, o których nie wspomniałem w poprzednim materiale i są dosyć znacząco, dokładnie fajnie byłoby to też wytłumaczyć, bo w tym odcinku trochę o tym powiedziałem, a nie nakładałem taki duży nacisk na to, a może w tym mi się to uda jakoś też tak w miarę prosto wytłumaczyć, by nie było żadnego nieporozumienia, bo dużo osób zarzucało mi różne głupoty. Więc tak, nie przedłużając, zacznijmy od tego, o co dokładnie chodzi. Jakiś rok temu pojawiła się na tym kanale historia o tym, że w księgarni przez przypadek włączyłem pewien nieprzyzwoity film dla dorosłych. W księgarni, gdzie jest cisza, i przez przypadek włączyłem film i był na głośniku. I no, 3 sekundy tego filmu było słychać na całą księgarnię, nie? I dużo osób zarzuciło mi, że ej gościu, jakby przyznałeś się sam, że oglądałeś taką rzecz, a z drugiej strony mówisz, że nie lubisz seksu. No, to co w końcu jest prawdą? Kłamiesz odnośnie historii, czy kłamiesz odnośnie tego, że nie uprawiasz seksu? Jakby miało to jakąś wartość, nie? Jakby nie wiem, jakbym jakiś cel w tym, że okłamuję was. No nie kumam, nie? Jakby widzicie, że to więcej sprawia problemów niż to, gdybym się przyznał, że jestem hetero i wszyscy mieliby święty spokój. A dobra, wyjebane tego gościa, nie? Więc uwaga, czy ta historia była nieprawdziwa i kłamie? Nie! To co się wydarzyło, niestety. No taki mam fart po prostu do absurdu. Tak, i oglądałem porno. A wiecie co jeszcze? Wiecie co jeszcze robią osoby aseksualne? Uprawiają seks. I niektórym się nawet to podoba, ale ich nie ciągnie do tego. Nie znam się na statystykach, jednakże postanowiłem wpisać sobie w internet, więc ile osób z aseksualnej tej grupy ludzi dokonuje takiej czynności. I wychodzi na to, że to jest około 25%. Więc na każde 100 osób, 25 dokonuje takiej czynności. To nie jest duża grupa, ale znaczna grupa. I nic złego się nie stało, więc nie wiem, czy kogoś skrzywdziłem, coś się złego stało. W poprzednim materiale też zwracałem uwagę na to, że takie osoby mogą po prostu to robić. Man, ale uprawiać seks możesz, lol. Nie jesteś impotentem, będąc osobą aseksualną. I ogólnie nie rozumiem pewnej rzeczy. Jakby czego człowiek nie rozumie w zdaniu nie chcę, nie czuję potrzeby. Ja wiem, że ja mogę. Nikt mnie raczej nie zabije, gdybym to zrobił. I tak, nie jestem impotentem, ale po prostu nie chcę. Wczoraj informowałem Kropkę, że zamierzam zrobić taki materiał i mówiła mi, że stary, zostaw to, bo się jeszcze ludzie przypierdolą do ciebie, jakby zostaw, niech tam myślą sobie co chcą. Ja mówię, nie no, wolałbym to wytłumaczyć, by nie było jakiejś nieprzyjemnej myśli związanej ze mną, że ktoś może poczuć się oszukanym, czy coś w tym stylu, więc wolałbym to wytłumaczyć, więc tak, aseksualne. To była kura czy kurwa wilk? Więc tak, osoby aseksualne mogą dokonywać takich czynności, że to bara-bara w łóżku, czy bara-bara samemu. Smutne życie. Nie robię tego zbyt często. I nie robiłem tego zbyt często. Bo nie, bo tak. Po prostu, kurwa, jestem człowiekiem. Mogę robić co chcę, jeżeli jest to legalne. I żadnej tutaj zasady nie złamałem. Dalej się zaliczam do tej grupy społecznej, tak jak wiele, wiele innych osób. No nie wiem, chyba powiedziałem odnośnie tego wszystko. Idźmy dalej. A po co zalewać tym YouTube'a? Czy YouTube może być... Czy YouTube może nie mieć sobie nic innego niż filmiki, tylko musi na przykład propagandę, politykę itp. Musi swoją drogą pisać się przez U otwarte, tak tylko mówię. YouTube już chyba dawno zamienił się bardziej w platformę do publikowania wszystkiego. W sensie YouTube już przestał być stroną, gdzie są same śmieszne filmiki z kotkami. Na niektórych YouTube jest pracą, na przykład dla mnie, albo jakimś polem do pokazania swoich umiejętności, czy może stroną, gdzie mogę publikować swoje jakieś treści, swoje przemyślenia. To nie był film, który był jakąś propagandą polityczną, czy coś w tym stylu. Przecież nie zachęcałem do bycia asem, nie mówiłem, że bądźcie asem, bo jest zajebiście. Nie, to tak nie działa niestety. Co do pytania, po co zalewać tym YouTube'a? Chyba nikt nie zalewa. Jak mówiłem, ja nigdy rzeczy nie widziałem filmu, który byłby stricte położony
tematyce aseksualnym i zgaduję, że ty też nigdy takiego filmu nie widziałeś. A jeżeli widziałeś, to pewnie były to jakieś pojedyncze, sporadyczne filmy. No, dziwiłbym się, gdyby algorytm ci takie coś polecał. Jak sobie zejdziecie w komentarze tego poprzedniego filmu i poczytacie niektóre skrajne komentarze, to zauważycie, że może warto byłoby trochę doedukować społeczeństwo w tym temacie na takim poziomie podstawowym. W momencie, kiedy ktoś też sam nie potrafi się utożsamić jako jakaś orientacja, albo sam nie wie, jak jego ciało działa, albo ma jakieś bardzo negatywne skojarzenia z tym i wolałby się dowiedzieć trochę więcej, by potem przy rozmowie w tym temacie nie wyjść na idiotę, to takie filmy są potrzebne niestety. Takie filmy, już może nie mój, ale ogólnie filmy tego typu są potrzebne. I ogólnie to jest śmieszne. W momencie, kiedy Gargamel robi swój jakiś, wiecie, wielki film i zwraca uwagę na jakiś problem, na jakieś zjawisko, które nie do końca jest takie okej, okay, to ludzie mu klaszczą brawo i mówią, że o, super, że tam pojechałeś tego reżysera życia za oszukiwanie widzów. Zgadzam się z tym, co robi Gargamel. Tylko w momencie, kiedy ktoś zrobi też jakiś filmik, gdzie zwraca uwagę na jakiś problem, na przykład mój, ten poprzedni, gdzie zwróciłem uwagę, że ludzie do końca nie rozumieją tego zjawiska, to nagle jest problem i w ogóle po co zalewać tym YouTube'a po tą propagandę polityczną. Super podejście, tutaj macie mniej więcej konwersację całą pod tym komentarzem, gdzie ktoś mniej więcej zwrócił uwagę na to, że tam w ogóle żadnej polityki nie było, a on zaczął swojego przyjaciela oznaczać, pewnie po to, by się razem pośmiać z tego, jaki Touhei jest debilem. No nie wiem, kto tutaj na większego idiotę wyszedł, powiem ci tyle, no. No nie wiem. 8 minuta 18. Czemu? Jakbyś miał 35... W sumie warto byłoby zaznaczyć, o co chodzi z tą minutą. Powiedziałem, że aseksualność to nie jest pogląd i się raczej nie zmienia. Nasze poglądy się zmienią, bądź co bądź, tak jak moje. I niestety to nie jest taki pogląd, który się może zmienić. To jest rzecz, z którą się urodziłem i mam już 19 lat i pewnie będę miał jeszcze dalej. Może się zmieni, ale wątpię. Coś czuję, że to raczej się nie zmieni i zwróciłem uwagę, że no to raczej się może nie zmienić. Jakbyś miał 35 lat, przez całe swoje życie nie uprawiał seksu, to mógłbyś to powiedzieć i dla mnie byłbyś jedną z tych osób zamkniętych na nowe możliwości, na nowości. Pominę to, no bo w tamtym filmie już mówiłem, że czego człowiek nie rozumie, nie chce. Hej, chcecie wejść w niezręczną sytuację? Ja wiem, że nie chcecie, ale spróbujcie. Bądźcie otwarci na nowe możliwości, może się wam spodoba. I to jest właśnie to. Czynność seksualna taka z drugą osobą sprawiłaby mi pewien dyskomfort, bo mi się to nie podoba i też nie wiem, jak się zachować w takiej kurwa oslata. Bo dlaczego to się nie zmieni? Masz to w psychice, która się zmienia. Różne doświadczenia na nią wpływają, są różne stany typu depresja, anoreksja, ale czy z anoreksji ktoś nie wyszedł? Zamknij łeb! Wiecie, okej, od samego początku. Jakby tak, seksualność jest zmienna, jak mówiłem, że może się zmienić, ale bardziej wątpię. Jednakże wydaje mi się, że kurwa, krzyczałeś, zamknij łeb! Idźmy dalej. Jako przykłady takiego wyjścia z jakiegoś stanu podajesz mi dwie choroby, depresję i anoreksję. Stary, aseksualność to nie jest choroba. W sensie, ja wiem, że może miałeś co innego na myśli, ale jako przykłady podałeś stany, w których ludzie zazwyczaj nie chcą się znaleźć. Ja nie chcę mieć depresji, nie mam. Nie chcę mieć anoreksji, nie mam. Wydaje mi się, że ten argument z tymi dwoma chorobami jest szkodliwy, bo dosłownie porównałeś w tym momencie aseksualność do jakiejś choroby, z której warto byłoby wyjść, bo w tym momencie jesteś zamknięty na nowe możliwości. Zamknij, kurczę! Szczerze możliwe, ale nie o to w tym chodzi. Chodzi mi o to, że jesteś młody, jest to naturalne, że nie uprawiałeś seksu do, załóżmy, tego 15 roku życia. Mam prawie 20 lat. Jestem już po wszystkich tych rzeczach, które mają młodzi ludzie. Jestem po mutacji, już nawet nie rosnę. Tylko wszerz rosnę. Stabilizowałem się też emocjonalnie. Wiesz, nie mam 15 lat, stary. Nie jestem gimnazjalistą, który jeszcze siebie nie odkrył. Czyli zawsze, cały czas siebie odkrywam, to jest fakt. Tylko chodzi o to, że mniej więcej już mam cel w głowie, cel w swoim życiu i za nim podążam. Nie mam 15 lat. W praktyce jest to raczej trochę dłużej, więc nazywanie się asem w twoim wieku moim zdaniem jest trochę nieroztropne. Ile twoim zdaniem mam lat? Nazywanie się asem w wieku 19 lat, kiedy jestem już dorosłym człowiekiem, jest twoim zdaniem nieroztropne? Ile trzeba mieć lat? 65, by takie określenia można używać na siebie? To znaczy też nie traktuję tego jak choroby. Przed chwilą jako przykłady rzeczy, przykłady stanu
podobnego do aseksualności, podałeś dwie choroby właśnie. I to był argument, jeden z bardziej konkretniejszych argumentów. Więc stary, no dosłownie zrobiłeś to przed chwilą. Ale chodzi mi o to, że jesteś jeszcze dość młody i faktycznie może być to na przykład coś w stylu strachu przed kobietami. Nie oglądałeś mojego materiału, przyznaj się, bo gdybyś oglądał, to byś sobie sam mógł odpowiedzieć na te największe zarzutów. Są dwie opcje. Albo nie oglądałeś i napisałeś, co ty sądzisz, albo oglądałeś i nie potrafisz słuchać. Będziesz miał duże problemy w komunikacji z innymi ludźmi. Jak już mówiłem, jestem w związku, nie boję się kobiety. No nie boję się kobiet. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Jestem w związku, jestem szczęśliwy, ale nie uprawiam seksu. Nie chcę z ciebie robić nie wiadomo kogo, ale wiesz chyba, o co chodzi. Nie, legalnie nawet nie mogę uprawiać seksu. I to jest ciekawa rzecz. Dobrze to zawarłeś swoim komentarzem, bo teraz możemy sobie mniej więcej określić twój wiek. Powiedziałeś, że legalnie nie możesz uprawiać seksu, więc masz między 14 a 15 lat. Wiesz, nie chcę być boomerem, który mówi, że jak ktoś jest młody, to w ogóle nie powinien się wypowiadać takie tematy, bo ja jestem starszy i w ogóle posiadałem wszystkie rozumy. Jednakże w tym momencie jakby aż dążysz do tego, by taka sytuacja nastała, że mówię, że jesteś za młody i jeszcze nie rozumiesz. Kurde, ten komentarz jest pod moim filmem, ja mu nawet dam serduszko. Poczytajcie sobie, jakby sami sobie przeanalizujcie, co ten koleś napisał, żeby nie było, że wyciągam z kontekstu czy coś, jakby naprawdę, sami, na podstawie tego materiału, przeanalizujcie sobie wszystko. Widzę, że w tej konsumpcji już mniej więcej zawarłeś informację, że fajnie byłoby porozmawiać sobie przez Discorda pewnie. Jasne, ja jestem często na moim serwerze piwnicaemc.pl, link w opisie, możecie sobie tam wejść, ja dosyć często gadam, więc ziomek, jeżeli to oglądasz, wejdź sobie tam do Discorda i sobie sprawdzaj codziennie tam około godziny 16, czy może jestem, wieczorem też często bywam, gadam sobie z widzami, więc wejdź i jak masz coś nowego do zarzucenia, albo chciałbyś wytłumaczyć swoje poprzednie argumenty, to możesz śmiało wejść, pogadać ze mną, ja jestem otwarty na dialog, wcale się go nie boję. Trochę mi się to nie podoba, bo ten kanał to z samej nazwy można zobaczyć, że to beka z życia, gdzie są różne śmieszne filmy itd., a to się teraz zmienia na tematykę płci, orientacji itd. I... ach, come on. To jest komentarz, który powstał bez świadomości tego, że powstaje teraz drugi film, czyli to, co teraz oglądacie. Czyli powstał tylko jeden film na BC z życia. Oczywiście możemy jeszcze przyłączyć to, co powstało na Kebabie, nie? Bo na Kebabie powstał pierwszy materiał, gdzie odzew był w miarę pozytywny, naprawdę był bardzo dobrze pozytywny, ludzie chcieli, żeby nagrać jakąś drugą część i nie chciałem tego wrzucać na Kebaba, bo tam są generalnie śmieszne materiały, więc poszedłem z tym na BC z życia, gdzie mam prawo robić, co chcę. I to już jest za dużo dla ludzi, że dwa filmy powstały, jeden krótki, 1,5-minutowy, drugi 14-minutowy. I to już jest za dużo, bo teraz to się zmienia w tematykę płci, orientacji i w jakąś polityczną propagandę. Takie komentarze też się pojawiły, że o, napierdalasz tymi filmami teraz LGBT, jak jakiś posraniec. Jakby, kurczę, ludzie, tego nie ma dużo. To jest drugi materiał i sam chcę zakończyć tą tematykę, jednakże... Ale wy możecie skończyć z tą modą na LGBT, bo już trochę... kurczę, no co... Takie komentarze zostawiacie. Szanujmy się, okej? Okay? Może za jakiś czas powrócimy do tego, a za jakiś grubszy czas, bo warto byłoby teraz coś innego poruszyć, co innego opowiedzieć. Dzięki za obejrzenie i cześć!